Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału dorehabilitacji.pl. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo należy zabrać się za rozciąganie tylnej grupy mięśni uda, tak zwanej grupy kuszowo-goleniowej, czyli mięsień dwugłowy, półgłoniasty, półścięgnisty, aby nie narobić sobie szkód w kręgosłupie lędźwiowym i żeby to wszystko fajnie, bezpiecznie można było rozciągnąć. Także zapraszam. Słuchajcie, nadchodzi taka chwila, że nagle chcemy się rozciągać. Z jakiegokolwiek powodu. Jakaś przejść jakieś choroby, jakiś uraz ortopedyczny, zapisaliśmy się na jogę, na fitnessy i tak dalej. I teraz chcemy się rozciągnąć, żeby jakoś te ćwiczenia wykonywać lepiej, szybciej w ramach całej tej grupy. I zabieramy się za ćwiczenia rozciągające. Najczęściej jednym z takich głównych grup mięśniowych, które chcemy rozciągnąć, to jest jakby ta właśnie grupa kulszowo-goleniowa, czyli zginacze kolana, czyli mięsień półgłoniasty, półścięgnisty i dwugłowy oraz mięśnie grzbietu, prawda? Pozycja, która jest do tego wykorzystywana, to najczęściej jest siad płaski, czyli proste kolana i pochylanie się do przodu, próba łapania rękami palców stóp i tak dalej, żeby się naciągnąć, tak? Sami dobrze wiecie, że między sobą jak się rozmawia, no to ten jakby poziom rozciągnięcia człowieka jakby pokazuje, jak powiedzmy dotkniemy tymi dłońmi na prostych kolanach podłoża, tak? Czy całymi dłońmi, czy tylko palcami, czy w ogóle nie dotkniemy, czy ledwo do kolan dojadą nam te ręce. To jest jakby taka miara rozciągliwości naszego ciała wśród rozmawiających na ten temat. I teraz chodzi mi tutaj w tym odcinku o to, żebyście wiedzieli, w jakiej sytuacji wy możecie już to ćwiczyć, a w jakiej nie, bo możecie sobie narobić biedy z kręgosłupem lędźwiowym. Otóż słuchajcie, jeśli kładąc się na płasko, na podłodze, na łóżku, będziecie w stanie unieść nogę prostą w kolanie powyżej 90 stopni, bez jakichś wielkich rozciągnięć, ja to wszystko zaraz pokażę, bez jakichś wielkich rozciągnięć, tam jakieś lekkie naciągnięcia, ok, można sobie zacząć ćwiczyć ten rodzaj od razu rozciągania, czyli proste kolanka, kładziemy się, ciągniemy tymi rękami o te stopy, żeby się ładnie rozciągać. Jeśli nie macie tego, a jeśli będziecie poniżej 90 stopni, czyli gdzieś ta noga pójdzie, no powiedzmy tyle w stosunku do podłoża, tam 80, co jest normą, ale to jest tak za mało, 60, czasami 40 stopni do góry, w tym momencie, jeśli zabierzecie się za to ćwiczenie, będą się wytwarzać bardzo duże siły ścinające na kręgosłupie lędźwiowym, a to spowoduje na przykład dyskopatię. Więc za chwileczkę też pokażę, jak powinno się powolutku jakby wchodzić w ten rytm rozciągania tej grupy kulszowo-goleniowej i grzbietu, tak żeby nie narobić sobie krzywdy. Teraz jeszcze pokażę Wam, dlaczego to tak jest. Otóż wyobraźcie sobie, ja to pokażę w ten sposób. To jest miednica. To jest lordoza lędźwiowa kręgosłupa. Jest ten łuk taki do przodu, co mam. Tutaj przyczepiam mięśnie te kulszowo-goleniowe. Jeśli one są skrócone, one powodują w ten sposób rotację miednicy i zanikanie lordozy lędźwiowej w kręgosłupie lędźwiowym. Kręgosłup zamiast łuku ustawia się jakby w linię prostą. Jakby w neutralnej pozycji. I teraz każdy ruch do przodu w tej neutralnej pozycji z tą zrotowaną, przesuniętą miednicą będzie powodować właśnie te siły ścinające na dyski. To spowoduje właśnie dyskopatię lub jakiekolwiek bóle kręgosłupa. W ten sposób. Także zaraz pokażę, jak należy sobie określić to i pokażę powolutku ćwiczenia, jak należy prawidłowo wchodzić do rozciągnięć mięśni kulszowo-goleniowych dla, tak powiedzmy, osób początkujących lub tych, które dawno, dawno temu się nie rozciągały i nagle chcą do tego wrócić. Także zapraszam na ćwiczenia. Słuchajcie, chodzi mi o ten rodzaj rozciągania. Kolana proste i ogień do przodu, łapanie się na tego, naciąganie i tak dalej. I teraz o tym ćwiczeniu mówię. Kiedy je powinniśmy robić, a kiedy powinniśmy powolutku do niego dojść poprzez pewną gradację
i coraz bardziej utrudnianie sobie w ćwiczeniu. Słuchajcie, bardzo proste. Można to sprawdzić w ten sposób, jeśli potraficie zrobić mniej więcej tak. O, i nic nie czujecie, no to mamy 9 dych, tak? Około 90 stopni. Jeśli zrobicie tak, no to śmiało ten typ ćwiczenia można robić. Ale jeśli okaże się, że zrobicie tak, proste kolana, czujecie mocne napięcia, no to niestety, ale na tą chwilę nie powinniście robić rozciągania od razu tego ćwiczenia, o którym mówiłem wcześniej. To się tyczy i mniejszych, i większych, prawda, kątów, ale powinno być tak, jak mówiłem, powyżej tych 100-105 stopni, żeby bezpiecznie ćwiczyć. Wtedy wiem, że te mięśnie są na tyle rozciągnięte, że nie będą mi rotować tej miednicy, która nie będzie mi wytwarzać płaskiego kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i sił ścinających. Jak to powinno się wtedy rozpocząć ćwiczyć dla osób właśnie rozpoczynających i mających właśnie bardzo słabo rozciągnięte te mięśnie kulszowo-goleniowe? Ja bym zaczął w ten sposób. Oczywiście, czy to w tej pozycji, czy jakiejkolwiek innej, w zwykłym siedzeniu też, najpierw nauczyłbym Was pracy tego kręgosłupa, żeby go wyginać i tworzyć tą lordozę tu. Czyli poprzez ruch naciągania się do góry, ćwiczyć kręgosłup lędźwiowy tu, ten łuk. Jego można ćwiczyć w każdej sytuacji. To nie jest tylko ruch tu płaski, tylko to jest jakbyście do góry się unosili, jednocześnie wypychali ten brzuch jakby do przodu, żeby zwiększyć tutaj tą lordozę. Poczujecie takie bardzo przyjemne rozciąganie. To można robić na siedząco w tej pozycji. Czyli rosnę do góry i się naciągam, tak? To robimy, to tak jakby równolegle do ćwiczeń rozciągających grupę kulszowo-goleniową. Jak lecimy dalej? Po prostu dla mnie najbezpieczniej dla Was byłoby w ten sposób, że najpierw robimy to w pozycji leżącej. Kładę sobie tak nogi, żeby były lekko ugięte, wtedy nie poczujecie za bardzo mocnego rozciągania, tak? I kładę dwie dłonie pod lędźwie, aby już wytworzyć tam i tak się ustawić, aby te dłonie były tak sobie, nie były dociskane przez ten łuk. Czyli one tam leżą, dotykają pleców, ale nie są jakby dociskane. I teraz, jeśli ja mam lekko zgięte kolana, to jak ja je będę prostował, będę czuł coraz bardziej, będziecie czuć coraz bardziej rozciąganie, ale cała zabawa polega na tym, żeby w trakcie tego prostowania nie pracowało Wam nic w kręgosłupie lędźwiowym, czyli żeby nie zwiększał się nacisk kręgosłupa lędźwiowego na dłonie. Wtedy będziecie kontrolować, no, że nie będzie tej rotacji miednicy. Więc tu prostuję kolana i jednocześnie pilnuję, żeby tu nic się nie działo, czyli nie dociskał mnie kręgosłup lędźwiowy do dłoni. I w tym momencie naciskam kolanami, prostuję, rozciąga mi się i luzuję. I to samo znowu. Chwila odpoczynku, prostuję, kontroluję wygięcie kręgosłupa lędźwiowego poprzez dłonie, trzymam chwilę i luzuję. Można to też zrobić w inny sposób, że tak samo trzymam dłonie sobie tutaj pod kręgosłupem lędźwiowym i teraz robię piętami, tak jakbym chciał zgiąć nogi w kolanach, czyli jakbym napinał tą grupę kulszowo-goleniową, czyli robię ten ruch tu. Oczywiście ściana oporuje, kontroluje lordozę lędźwiową, trzymam chwilę, około 10 sekund, potem się rozluźniam i prostuję kolanka. Wykorzystuję tutaj poizometryczną relaksację mięśni. Czyli jeszcze raz, mocno wbijam się piętami, czy tak jakbym chciał zgiąć nogi w kolanach. Trzymam 10 sekund, potem luzuję i prostuję kolana. Oczywiście tutaj cały czas pilnuję tego zagłębienia. I w ten sposób zbliżam się coraz bardziej w kierunku pośladków do ściany. W
ten sposób można powolutku rozciągać sobie te mięśnie kulszowo-goleniowe. W pozycji leżącej na plecach jak najbardziej jest odciążone dla kręgosłupa. Dalej, jak już sobie poćwiczymy sobie i dojdziemy do tych 90 stopni, wtedy możemy zacząć wchodzić już w pozycję siedzącą. I teraz, znowu, na początek robimy to w ten sposób, że bierzemy wałek pod kolana, żeby było lekko ugięte stawy kolanowe. I teraz pierwsza rzecz jaka jest, to znowu robimy ten ruch tu, ten ruch, czyli klata jak do orderu, jakbyśmy się naciągali. Jak ten kręgosłup tu Wam się będzie ładnie ustawiał w pozycji lordozy, już poczujecie napięcie na mięśniach tylnej grupy mięśni udar. Czyli tak, już czuję rozciąganie. I tylko tą pracą lędźwi utrzymuje, tu się napina, utrzymuje i luz, tak? W pewnym momencie zauważycie, że już nie będziecie czuć rozciągania, wtedy przechodzicie do wyprostu kolan, robimy znowu ten ruch i już poczujecie naciąganie. Nie tylko naciąganie, bo będzie też naprężenie mięśni czworogłowych i tak dalej, ale to też sprzyja rozluźnieniu się tylnej grupy mięśni uda poprzez napięcie mięśnia czworogłowego. To jest taki izometryczny skurcz antagonistów i jedziemy w ten sposób, tak? I lekki luzik, ale też nie zapadamy się w tą stronę. I znowu, tylko pracuje miednica i tam Was już będzie ciągnął. Jak już dojdziecie do takiej sytuacji, tak jak ja mam na przykład, że siedzę, mam ładnie sklepiony tutaj kręgosłup, nic mnie nie rozciąga pod kolanem, wtedy zaczynam schodzić dopiero do tego ruchu. Czyli najpierw jest kręgosłup wypchany jakby do przodu i w tym wypchanym do przodu idę. To jest prawidłowe rozciąganie, a nie to, że Wam kręgosłup idzie tak i walicie w ten sposób. Jeszcze raz. Kręgosłup idzie tu, on wchodzi tam i dopiero w tej pozycji staram się coś tam polecieć. Tak? Ja też nie jestem super rozciągnięty, bo nie jestem joginem, ale w ten sposób to ćwiczę. Czyli hop. I cały czas starając się, żeby ten kręgosłup był wyciągnięty, ustawiony w tej lordozie, idę w dół. Zresztą jak dobrze obserwujecie albo interesujecie się jogą, to tam właśnie w ten sposób oni się kładą. Oni nie kładą się tak, tylko oni się kładą w ten sposób. I to powoduje, że bardzo powolutku możemy się rozciągnąć bez jakichś problemów z kręgosłupem lędźwiowym. Także jeszcze raz wspominam. Najpierw test, sprawdzić, czy macie zakres odpowiedni do tego ćwiczenia w siadzie. Jeśli go macie 105 i wyżej stopni, możecie sobie robić, tylko pamiętajcie o tym ustawieniu w lordozie tego kręgosłupa lędźwiowego, ale w Waszym przypadku nie będzie to problemu, bo mięśnie na tyle są długie, że nie ma rotacji miednicy. Jeśli masz poniżej, musisz przejść powolutku hierarchię utrudnienia tego ćwiczenia, aż dojdziesz do pozycji siedzącej, czyli najpierw nauka pracy kręgosłupa lędźwiowego, żeby umiał się ładnie odgiąć, tak? Potem na ścianie, bo w pozycji leżącej mamy odciążenie dla kręgosłupa, zaczynamy się rozciągać, czy przy pomocy poizometrycznej relaksacji mięśni, czy tylko zwykłego rozciągania z rękami i stabilizacją tego kręgosłupa lędźwiowego, żeby on tam nie dociskał w trakcie tego ćwiczenia i dopiero na końcu wchodzicie do siadu. I znowu ze zgiętymi kolanami najpierw, a później z wyprostowanymi kolanami. I tak powolutku dojdziecie bezpiecznie do tego, co chcecie osiągnąć, czyli na prostych kolanach dotknąć dłońmi podłogi. Czego ja też jeszcze nie potrafię za bardzo, tam palcami chyba dotknę. Ale chodzi mi o to, że żebyście to robili, a nie tak na szybko. Także może się to komuś przyda i uchroni go przed jakimiś nieszczęśliwymi spotkaniami z neurologami i innymi ortopedami w przypadku bólów kręgosłupa. No, to na razie. Dzięki. Cześć.